Postanowiłam nagrać vloga totalnie o niczym. Naprawdę zupełnie o niczym. Nie wiem po co. Więc siedziałam na polu i myślałam co nagrać. I stwierdziłam, że nie mam ochoty akurat nic planować. Więc przyszłam tu, wzięłam kamerę i jestem. Tak bardzo spontanicznie, nawet nie wyglądam dobrze. Nie mam porządku w pokoju, nie musicie patrzeć, ale... Jakby co, to dzisiaj jest sobota. I dlatego nie wyglądam tak dobrze, bo dzisiaj jest sobota, a ja nie wychodzę w domu z soboty. I nie pokażę wam mojego pokoju. Ale mogę wam pokazać, że mam dużo książek. I już chyba zauważyliście, że się lubię chwalić. No. No to chodźmy. Nie wiem gdzie. Naprawdę nie mam pojęcia gdzie. Chodźmy. Gdzieś. Nie wyglądam dobrze, bo mam katar i nie mam nawet pełnego makijażu. Chodź. To jest Sara. Tyle. Tyle wam powiem. Nie chcę się patrzeć. Chyba nie lubię jak się nagrywa. Ale to jest Sara. Fajny piesek, fajny. Fajny. O, idzie za mną. Wiedziałam. Sara? Wiedziałam. Dobry. Fajny. Pokażę wam, gdzie są moje niedoszłe truskawki. No właśnie tu są moje niedoszłe truskawki. I chyba mi zaraz bateria padnie. Za 2 minuty mi bateria padnie. Chyba wiele nie nagram. Patrzcie, jakie śpieszne buty. A lubicie malinę? Nie, maliny nie są fajne. Maliny trzeba zbierać. A zbieranie malin nie jest fajne. Bo tam jest pełno os, a ja się strasznie panicznie wręcz boję os i pszczół i wszystkich innych. Jak mi zaraz bateria padnie, to od razu mówię pa, bo mi zaraz padnie. No. I o, może pokażę wam się na tle drzewa. Nie wiem sobie po co kręcę ten film. Tak mi naszło. Dla mnie sobota to nie jest dzień wychodzenia z domu, to sobota to jest dzień siedzenia w domu. O nie. Lata owad. Uwaga. To bąk. Taki duży. Jak gruba pszczoła. Ja się go boję. Idziemy. Uciekamy. Bo to bąk. Uciekamy. Już myślałam, że mnie zje. Myślałam, że nigdy nie uda mi się uciec. To było straszne. Idę do Sary. O, chyba mi bateria właśnie pada. Chyba już więcej nie wytrzymam. Sara! No. Jeszcze chwilę wytrzymam. O, już miga. Bo nie naładowałam ostatnio, jak kręciłam. I mnie rasi. Nie lubię słońca, nie lubię jak mnie razi. No. To... Cicho! Nie wiem, wasze psy też tak szczekają na każdego przechodnia, który przechodzi chociażby drogą. No mój tak. Teraz w tej chwili słyszę jeszcze psa sąsiada, nie wiem jak wy. Dobra, definitywnie padła mi bateria. Jestem w pokoju, jestem podłączona do aparatury, która podtrzymuje mnie przy życiu. I co jeszcze mogę powiedzieć w tym dziwnym, nie wiadomo o czym filmie? Nie wiem. Pokażę mu zdjęcie Jareda Leto. O. Jak mi kabel dostanie. O, to jest Jared Leto. Właśnie jestem w trakcie rysowania go, bo kiedyś lubiłam rysować i postanowiłam do tego wrócić. A, i sorry, że się cały czas patrzy tu, a nie tu, ale tu mam podgląd i jak nie mam kamery ustawionej prosto, to lepiej się patrzeć w podgląd. I to chyba na tyle. A jakby kogoś jeszcze interesowało, czym nagrywam filmy, to nie mam lustrzanki. To tylko taka zwykła kamerka. No to pa.